Dzień dobry wszystkim. Jest 1 grudnia 2023 roku. What the F? Przede wszystkim. Nie wiem, jak zleciał ten rok. Nie wiem, kiedy zleciał listopad. Czuję, że listopad był crazy miesiącem. I dlaczego w ogóle nagrywam to wideo? Postanowiłam, że nagram wam update w ogóle z tego, co się dzieje. Chciałabym więcej wstawiać filmików na YouTube. Mam pomysł pewien i będę potrzebowała waszej pomocy i waszej aktywności. Ale to zaraz o tym powiem. Na początek, w listopadzie, 7 listopada tego roku, w swoje urodziny, wydałam piosenkę. Piosenkę w języku polskim, swego pierwszego singla pod tytułem Nie mamy siebie. Nagraliśmy go z fantastyczną ekipą, o której możecie przeczytać na moim fanpage'u na Facebooku. Alexa Ash, w super studio z w ogóle niesamowitymi muzykami. To była ogromna przyjemność pracować z tymi osobkami, z moimi znajomymi. 2 lata temu nagraliśmy to i po 2 latach, kochani, ja dopiero w tym roku postanowiłam, myślałam, że mam ketchup, postanowiłam, że się podzielę w urodziny. Podjęłam tę decyzję dokładnie jakoś 3 tygodnie przed, albo nawet mniej niż 3 tygodnie, więc to było mega spontaniczne. I z jaką przychodzę wiadomością, oprócz tego, że wydałam piosenkę i żebyście posłuchali, jeżeli macie chwilę i jeżeli jesteście otwarci na nowe brzmienia, to jest bardzo przyjemna ballada, w którą włożyłam bardzo dużo serca i którą pisałam tę piosenkę, bo nagrywaliśmy tę live wersję w studio 2 lata temu, ale ja pisałam ten utwór w wieku 18 albo nawet 17 lat, jeszcze będąc w liceum, which is crazy. Po 5 latach utwór ujrzał światło dzienne w takiej, a nie innej formie. Są też inne formy tego utworu, które jeszcze nie czuję, że to jest ten moment, żeby się nią dzielić, albo że to nie jest ostateczna forma. Who knows? No, życie kreatywnego człowieka, independent artysty jest, jakie jest. Jeżeli ktoś ogląda, kto jest też creative, rozpoczynającą karierę wokalistą, piosenkarzem, songwriterem, whatever, osobą z dużymi marzeniami i dopiero jest na początku, to I'm with you, I feel you. W każdym razie, zdałam sobie sprawę właśnie w listopadzie, że mamy takie myślenie, że będzie lepszy moment na coś. A ja sobie zdałam sprawę właśnie, że w tym listopadzie tego roku, że nie będzie lepszego momentu. Jest tylko ten moment. I mówię o tym w taki sposób, że czasami tak, niektóre rzeczy potrzebują czasu, żeby dojrzeć. Tak jak Nie mamy siebie, wersja live studio potrzebowała tych 2 lat, żebym, to znaczy ja potrzebowałam tych 2 lat, żeby dojrzeć do momentu, gdzie stwierdziłam, że ile jeszcze mam czekać, aż to ujrzę światło dzienne, aż będę miała team, aż zrobię sobie konkretną, nie wiem, sesję zdjęciową, albo znajdę osobę, która zmontuje mi wideo. Stwierdziłam, nie chcę czekać, chcę się podzielić po prostu z tym, co mam. Dlaczego? Bo są też inne rzeczy, które będą przychodzić do mnie, nowe piosenki, nowe pomysły, nowe osoby, z którymi będę pracować, i jeżeli ja będę cały czas jeszcze żyła z taką myślą, że aha, mam te x tam 10, naście piosenek, przyjdzie taki lepszy moment, tak, ja po prostu zdam sobie sprawę, że on nie przyjdzie. I dlaczego o tym mówię? Bo no bo spotykam się z tym po prostu u wielu osób, z którymi pracuję wokalnie, z którymi mam lekcje śpiewu, osób w moim otoczeniu. No, mam pomysł, nie wiem do końca, nie wiem kiedy, może za jakiś czas. Zacznij robić te małe kroczki już teraz. Zresztą nagrałam też wideo na tym kanale już o tych małych kroczkach, o baby stepsach, które są tak ważne. I jeszcze insight z dzisiejszej lekcji, którą prowadziłam z moją uczennicą, z którą już kilka miesięcy pracujemy. Właśnie mamy lekcje śpiewu, zajęcia, i te lekcje śpiewu to jest nie tylko praca z głosem i praca nad emisją, ale też praca nad mindsetem i zmianą podejścia i zmianą myślenia o naszym głosie i o nas samych. I to uważam, że jest najważniejsza część, oczywiście obok emisji. Technika, tak, też jest bardzo ważna. I miałam taki insight, powiedziała mi taką rzecz, że
My jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile jesteśmy w stanie zrobić właśnie tymi małymi kroczkami, bo widzimy jakiś daleki cel, który jest gdzieś tam przed nami, daleko. Wydaje się, że to jest w ogóle jakaś ogromna odległość i że osiągniemy go dopiero za miliony lat, o ile w ogóle go osiągniemy. I te pierwsze kilka kroków to budowanie tej bazy, zrobienie tych pierwszych jakichś działań w tym kierunku jest, przynajmniej ja, dajcie znać, co myślicie o tym, czy też tak macie, dajcie znać w komentarzach. Ja czuję, że dla mnie właśnie te pierwsze kroki są najtrudniejsze. I jeszcze drugi aspekt tego jest taki, że te kilka pierwszych kroków, one są jakby, zrobiłeś tak, niby, wydaje ci się, że zrobiłeś wow, tych kilka kroków, kilka działań, wow. A później myślisz sobie, Jezu, ale to jest w ogóle, that's nothing, to jest absolut, to jest nic w porównaniu z tym, co jeszcze muszę zrobić. I człowiek jest cały czas jakby tak skupiony na tej takiej dużej perspektywie, szczególnie osoby, które mają tendencję, me, do takiego myślenia ambitnego i takiego skalowanego myślenia. Czytam teraz fajną książkę, dostałam od mojego przyjaciela Kuby. Kuba, pozdrawiam cię. Skalowanie biznesu. Wszechświat po prostu zesłał przez niego mi tę książkę, bo to jest po prostu idealne to, czego ja teraz potrzebuję, bo mam mnóstwo pomysłów, które potrzebują takiego rozwinięcia, skalowania. Ale właśnie dla takich osób jest bardzo trudno się skupić na tym, co tu i teraz, na tych kilku kolejnych krokach, a nie po prostu myśleniu o tym, ile jeszcze drogi zostało tam przed nami. Więc jeżeli jesteś też jedną z takich osób, to I feel you. Jedyne, co mogę powiedzieć, to nagradzać siebie myślami, słowami za to, co już zrobiłeś. I po prostu małymi krokami budowanie habits, budowanie nawyków. Jeszcze jeden update z listopada. Przeprowadziłam warsztaty. Warsztaty wokalne, połączenie z głosem. To było coś niesamowitego. Miałam tam dwie moje uczennice, z którymi pracuję regularnie i dwie nowe osoby, z których nigdy wcześniej nie widziałam na oczy. Było grono dziewczyn. To ile w ogóle dobrego feedbacku, ile pięknych emocji, ile wsparcia ja czułam właśnie między tymi osobami i też dawałam od siebie. Wydaje mi się, że to jest to, czego ludzie potrzebują, jeśli chodzi o śpiew. I to jest to, czego w ogóle wszyscy potrzebujemy w jakichkolwiek innych dziedzinach. I czuję się zainspirowana, żeby robić więcej takich warsztatów. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, chciałabyś rozwijać swój śpiew i w ogóle czuć się lepiej ze swoim głosem, bo to jest pierwszy krok, tak jak mówiłam właśnie, praca z mindsetem, to jest pierwszy krok do tego, żeby śpiewać w ogóle lepiej, to zapraszam. Instagram, DM, tutaj komentarz na Instagramie Alexa Ash Music. Możesz mnie znaleźć właśnie i napisać po prostu wiadomość prywatną. No i w ogóle ten listopad był jakiś absolutnie niesamowity dla mnie. Czuję, że dużo pokonuję w sobie jakichś takich wewnętrznych barier i wychodzę mocno, nawet nie wychodzę, tylko poszerzam swoją strefę komfortu do rzeczy, które wydawało mi się, że nie są komfortowe, ale robię je i nagle już są bardziej, chociaż trochę komfortowe. No i tego wam życzę też. Grudzień, podsumowanie roku, ale też rok nas nie definiuje. Zauważyłam, że takie myślenie miesiącami, czy tam kwartałami, czy latami, to jest okej. Okay. Tak żyjemy, tak odmierzamy czas, tak odmierzamy. Minuta minęła, godzina minęła, dzień, tam doba, whatever. Co zrobiłem w tym tygodniu, co zrobiłem w tym miesiącu? Właśnie to, co robię w tym wideo. Tak jest podsumowywanie, ale my czujemy w środku, kiedy przeżywamy coś, kiedy coś się z nami dzieje takiego, co jest ważne i co jest potrzebne. I czasami to zajmuje mniej czasu, a czasami to zajmuje więcej czasu, czasami to zajmuje kilka lat. I mając 23 lata i z tym całym dorobkiem i z całym doświadczeniem, które przyszłam do tej pory, a wiem, że to w stosunku do tego, w porównaniu do tego, o czym marzę i co chciałabym, żeby się wydarzyło w moim życiu, to jest po prostu takie małe ziarenko, to jest ten pierwszy kroczek właśnie, o którym mówiłam na tej wielkiej, długiej drodze. To
to, co chcę Wam powiedzieć, to słuchajcie siebie. I jak nawet będziecie sobie robić podsumowania tego roku na koniec, to najważniejsza rzecz, którą trzeba siebie zapytać, tak mi się przynajmniej teraz wydaje, tak to do mnie przychodzi teraz, więc to mówię, to na ile byłem autentyczny i na ile byłem prawdziwy i na ile byłem szczery w stosunku do siebie w tym roku. I jeżeli nie byłem, to trzeba to zmienić w przyszłym roku. I jak to zmienić? Czyli jakie są te rzeczy, które ja chciałabym robić? W kierunku jakich rzeczy chciałabym iść? Co bym chciała w sobie rozwinąć? Co mnie zatrzymuje przed tym, żeby iść naprzód i robić kolejne kroki i spełniać swoje marzenia, iść do swoich celów, które mogą się wydawać crazy, ale wydają się crazy twojej wersji z teraz, a twoja wersja z przyszłości, która już to zrobi, będzie miała takie that's normal. No i tak, życzę wam pięknego grudnia. Słuchajcie, nie mamy siebie, dajcie znać, co sądzicie, dodawajcie do swoich playlist i dziękuję też z całego serca każdej osobie, która udostępniła i która napisała mi piękne słowa wsparcia i opinie i to, jak się czujecie słuchając tej piosenki. Jestem bardzo wdzięczna za Was. Życzę Wam pięknego dnia, pięknego wieczoru, pięknego śniadania, posiłku, whatever it is you're doing. Wysyłam Wam dużo, dużo dobrej energii, dużo ciepła i nie zamarzajcie. Polecam kontrastowe prysznice, albo zimne prysznice, albo morsowanie. Ja też powinnam zacząć, by the way. Może opowiem Wam w następnym albo w którymś wideo, że guys, morsowałam. Dobra, ale to później. Buziaczki.